Tu do odrębnego okna przeglądarki. Na stronie? Tak. Kiedyś było na dole w opcjach czatu, potem przenieśli do góry na opcję... Słyszę się, Mike. Siebie słyszysz znowu? Tak. Wycisz coś tam. Nie. To nie gadaj. Poczekaj. Co ja ostatnio zrobiłem, że siebie nie słyszałeś? Nie pamiętam. Dobra, słyszę się na czacie, jest wszystko, znaczy na streamie, jest okej. Okay. Aha, czyli w tą stronę, dobra. Myślałem, że coś spieprzyłem znowu. Dobra. To jak się wszyscy słyszą, to... Sosilton, Masi DJ, Dantius, Grzybosław, Luki, Parówka Pajkok, MQsz... To Lidl wysłał swoją ten, jak to się mówi, poselstwo swoje. Poselstwo. Trzech Króli. Tak. Dzisiaj zagramy w grę, która się nazywa Getting Over It, a tak naprawdę się nazywa Getting Over It with Bennett Foddy, czyli koleś, który zrobił tę grę. Zrobił też Kłopa, jak nie wiem, czy pamiętacie. Ale dzisiaj ja będę grał, a nie Bennett. O bieganiu ta gra. Tak, dzisiaj ja będę grał, a nie Bennett. I w grze jest bardzo prosta mechanika. Tylko wam odpalę, żebyście widzieli, o co chodzi. To jest ten... klon Samuela Manuela, czy coś Manuela w tym Samuela. Stylu, coś nie, w tym stylu, to tylko jest, że dużo klon, prostsze. To jest klon Sexy Hiking. O Jezus. Tak. We have to go deeper. Tak, naprawdę, tylko żeby się okienko tutaj nie robiło. Jesteśmy... Mike, czy wybrałeś tę grę ze względu na młotek? Tak, czy młotek masz jest... ostatnio jakieś zainteresowanie młotkami? Tak. Tak naprawdę to, co widzicie teraz na ekranie, jak ja sobie tutaj tym młotkiem kręcę, to jest wszystko, co będziecie widzieć przez najbliższe 2 godziny. Tartak out. Sasilton, Mike nie trenował przed streamem, to jest jego właściwie... Nie, to jest mój debiut. Tak debiuty. Z 10 minut pograłem, wszedłem tutaj na drzewo, wszedłem na pierwszą górkę, no i generalnie wchodzimy, nie? Zobaczymy, jak daleko się uda. Jak się w to gra? Jaka jest klawiszologia? Klawiszologia jest taka, ja gram na padzie, można grać też na myszce. Tak naprawdę kierujemy tą białą tutaj, taką tym wskaźniczkiem i ten młotek się przesuwa. I ten młotek się przykleja do pierwszej rzeczy, którą napotka. No i generalnie musimy tak nim kręcić. A, to jest takie mount your goat, tylko... Takie mount your goat, mount your friends, coś w tym stylu. Tylko, że to troszeczkę mam wrażenie trudniejsze. A ty tu decydujesz... też taka bezwładność jest trochę. O. Ty decydujesz, kiedy on puszcza ten kiedy ten młotek, kiedy się magnes wyłącza na tym młotku. Nie do końca. Nie do końca ty o tym decydujesz. Bo to jest to takie... kiedy on się puszcza? On się puszcza, jak się odbije. Tak naprawdę musisz się tak jakby odbić. Nie wiem, czy to może być ciężko wyczuwalne, jak ktoś nie czuje tego w padzie, bo to naprawdę, ja myślałem, że się troszkę inaczej w to gra, a to jest, aha, no to jest serious shit tutaj. Podoba mi się, jak ten kolo jest wymodelowany i on tak, jak on tak powoli tym młotkiem tak rusza, tak majestatycznie, jak bodybuilder na scenie. Tak. Taki jest właśnie, no. Ja myślę, że tematy potrzebne są, bo ja tu będę po prostu grał. O, teraz mi się udało ładnie. Hej, nie, to nie, tak szybko się nie wypisz. 6 minut minęło. Także. Aha, dobra, okej. O, udało się. Udało się. Wiecie, i tutaj też można tak spieprzyć, że się wróci prawie na sam początek gry, nie? Myślisz, Foxy, że Mike to przejdzie w 5 minut? Nie ma szans. Ja myślę, że akurat mamy 2 godziny, mamy spokojnie. Ale ja widziałem na YouTubie pełny walkthrough razem z sekretami, godzina 47. Mm-hmm. Mike. To możesz o sekretach porozmawiamy sobie zaraz. Nie wiem, czy to był speedrun, czy to było po prostu normalne przejście. W każdym razie było napisane też, że oprócz tego, że jest wszystkie sekrety i tak dalej, to również można się na wężu przejechać. Na wężu? Ja mówić, że żart był świetny, pośmieliśmy się, ale żebyśmy odpalili teraz tą grę, w którą będziemy naprawdę grać. Aha, dobra, okej. Okay. No nie. Właśnie nie. Pajkok pisze 2 godziny gry o Honor, tak? To myślę, że może być ten stream, tak. Bedlak pisze, że jak odrobinę podbijesz dźwięk, to tam jest jeszcze co jakiś czas monologi tego gościa. Tak, no, właśnie, bo to jest... Nie, ale Bennett tutaj gada, ale mam chyba za cicho, czekajcie. O jest, taki, to... Pisze, że takie trochę jak Paulo Coelho rzuca teksty. Tak. Jak Direster prawie. Tak. Jak nie będzie go nadal słychać? Nie, chyba go jeszcze za słabo słychać. Hey Quest. Ale będzie rage, pisze LOL. On tutaj trochę cię też zniechęca, momentami zachęca z tego, co widzę.
Damiano spyta, czy jeszcze Alexa masz zainstalowanego w razie co. Nie, nie. Nie! Ale podoba mi się, że on jest w garnku. Jest, właśnie, ten garnek jest właśnie w kociołku. Jestem, zastanawiam się, jaki był tok myślenia tego gościa, który to robił. Ja myślę, że on tutaj nawet mówił chyba, skąd ta gra powstała. No, jakoś na samym początku on to mówił. Czy w sensie, dlaczego? Rozumiem młotek. Miał pomysł na młotek, tylko nie wiedział, jak gościa zamknąć w jakimś przedmiocie, nie? Żeby mógł się tak właśnie wbijać. To pewnie. Ale trochę czemu tak. Pomysł padł na taki kociołek wiedźmy? Nie mam to znaczy, pojęcia. Bo tutaj ta gra jest, nie jest jeszcze taka abstrakcyjna, bo powiedzmy, że on się gdzieś spina. Równie dobrze można by zrobić alpinistę, który ma połamane nogi, nie? No. I musi na przykład, jakby chciał na poważnie tą grę zrobić. Ona tutaj jeszcze nie jest taka abstrakcyjna, poza tym, że koleś ma tyłek w kotle, ale potem on się będzie spinał na takie rzeczy, które są raczej takie wyjęte z koszmaru. Bardziej to przypomina plansze w tych w Wormsach niż coś prawdziwego. Więc tak chyba za bardzo w przyszłość wybiegł o tym, że potem on się gdzieś będzie wspinał, bo my na tym drzewie tu skończymy, nie wiem, czy ty się już dobrze zorientować. Ja się po prostu przygotowałem. Okay. Raz, dwa, trzy, Bugaj pisze, czy są etapy na czas w tej grze. Nie wiem, bo to jest początek gry. Znaczy ja wam powiem, ile mamy czasu. 2 godziny, bo trzeba refunda za to zrobić. Ta gra wcale nie była droga. Tutaj nawet by było trochę chujstwem robienie refunda, bo ona kosztuje. Proszę cię, za swoje. Powtarzającym się zdaniem na czacie jest, co ja patrzę z tego, co widzę. Tak. Tu ja patrzę, ta gra kosztowała ja patrzę, 29 zł, więc to nie ma wielkiej straty. Aha, w razie czego. Tak. Okej. Okay. To jest to miejsce, gdzie ja utknąłem, jak grałem samemu dzisiaj po 11 minutach i myślę, że to będzie chwila prawdy. To jest to miejsce, które oddziela mężczyzn od chłopców, tak? Ważne pytanie. Po co? Po co co, ale... A Freezer jest pierwszy raz aktywnie na streamie i takie coś, no... Welcome, chałupy, welcome to... Kurwa. Będzie ciężko Luki, tak, widziałem nowy odcinek Star Treka. Druga połowa pierwszego sezonu wróciła po hiatusie. Bardzo fajny pomysł, bardzo mi się podobał. Nie mogę się doczekać drugiej części tego odcinka, bo to taki dwuczęściowy. Ty kto śpiewał, a gdybym był młotkowym w fabryce z młotkiem? Formacja nieżywych schabów? No, tak? To było dużo aranżacji, ale pierwszy nie wiem, kto to śpiewał. Ten oryginalny, tak. Tu jest trudno, ja tu jeszcze... Mówisz? No. Nie, dla mnie wygląda łatwo. Daj pada, to ci przejdę. Myślę, że nie. Ja nie wiem, czy na myszce mogłoby być łatwiej. Koleś chyba oglądał kiedyś stream formogatki, jak Mike streamował i powiedział, zrobię mu grę, napisał Damian. Zrobię mu grę, tak. Ale to jest chyba, mi się wydaje, tutaj kwestia trochę nauczenia się. Przecież co, czekajcie, ja spróbuję na myszce w to pograć chwilkę. Ty, ale powiedz mi, dalej jak do końca rozumiem. Planujemy w to 2 godziny grać? Jep. Ty sterujesz młotkiem, czy tym kursorem? Jak grasz na myszce, to... kursorem. Jak grasz na myszce, to możesz tutaj robić takie numery, że trochę łatwiej będzie, ale... 360 no scope. Ole, da pierdala tym młotkiem teraz. Był jakiś wariat. Jak oszalał. Czad na razie nie może przeżyć 29 zł za tę grę. Wow. Aha, okej. Okay. Nie. Patrz, to teraz wygląda jak ten filmik z tym kolesiem takim grubym, co udawał Jedi'a w tym drugim. Starowski, tak. O. Nowy rok, stary miek. Proszę się... O, jest Adek z nami. Hej, Adek. Miota nim jak szatan. Kurde. I teraz to jest byłoby ten moment. Byłoby kłamstwem, Mike, gdybyśmy powiedzieli, że tę grę wybrałeś ty. Znaczy, chcesz odsunąć podejrzenie od siebie? Chcę go trochę pod autobus wepchnąć, tak. Ta gra jest świetna, mi się bardzo podoba, nie wiem, o czym wy mówicie. Ona robi furorę w internecie. Są prośby, żebyś myszką grał. Albo na kierownicę, żebyś jako pierwszy przyszedł grę na kierownicę. Kierownicę mam akurat w kartonie w tej chwili, bo ostatnio nie miałem wyścigówek, musiał ją wyciągnąć, to tak trochę nie bardzo. Glorus się pyta, czy w ogóle na świecie jest ktoś, kto przyszedł to napadzie. Mówi, że pyta poważnie. No to będziemy... Ja podejrzewam, że to może być ten stream z gatunku, wiesz, jak na bongosach się w Soulsy gra, to my gramy na padzie w Getting Over It. Cześć, Pikacz. Ja tu widzę, że to można chyba tak machnąć. Elo, nie. Zapomniałem o tym 486. Całkiem. Znaczy, z tego co pamiętam, to ktoś mnie przebił na nim, ale musiałbym znowu poszukać, bo przysnąłem trochę.
inne zajęcia miałem. Ale będę musiał zerknąć, czy się coś nowego pojawiło. To jest tak, ta gra to jest tak trochę jakbyś na inwercie cały czas grał, wiesz? No to czyli normalnie, tak? No właśnie nie. No właśnie nie. O, widzisz, teraz mówi, teraz ten narrator mówi o sexy hiking. Bedla Giko mówi, że ma jednego ulubionego amerykańskiego youtubera, którego filmiki wszystkie ogląda zawsze, ale jak grał to nie zdzierżył. Tu chyba muszę zrobić coś takiego, tak mi się wydaje. A musisz się bujnąć z tej niższej gałęzi, tak jakbyś w powietrzu zahaczyć o górę tego domku. No co ty? Ale jak się spierdoli, to się spierdolisz na pysk, na sam dół. Tak. Na trackballu, żebyś grał. Emocje jak na grzybobraniu. Aha, czyli dobra. Bo tu chyba trzeba jakąś taką siłą odśrodkową bardziej polecieć pod to. Podoba mi się, że jak nim miota, to woda mu się z tego kociołka wylewa. No, kurwa, spadłem na sam dół, ja pierdolę. Gra dopracowane lepiej niż Andromeda. Dobra, gram na myszce, poczekajcie, z powrotem. Oj, spadł mnie. Spierdolił kanibalo razem z kotłem. Mówisz, że już wie, dlaczego ten kolej jest w połowie centaurem. Znaczy, wie, że jest w ganku, bo jest w połowie centaurem. Więc, drogi Jadku, wszyscy jesteśmy w połowie centaurem. Wszyscy jesteśmy centaurami. Zobacz go, kurwa, co robi. Mamy to. Siłacz. No, prawie. Ole, ty. Ostatnio się propos, bo kto to pisał? Pan Perso, żebyś na gitarze. Ostatnio się zastanawiam, czy mógłbym podpiąć gitarę do Night in the Woods. Tam byś żadne akcesoria nie działają. No właśnie. 360 kg. Kurde, tu będzie chyba trudno. Tu trzeba będzie tak. Tu będzie trudno, naprawdę? Mówisz po 28 minutach. Patrz, bo młotek mu nie sięga tam do góry. Musisz mieć dłuższy młotek. Ja pierdzielę. Dominus mówi, że jak wciśniesz Alt F4, to on się wyżej leci. Ja już próbowałem, to dzisiaj nie działa. Nie, kurwa! Była taka gra też o kolesiu, który zjeżdżał na rowerze i miał dziecko w kosiczku z przodu. Nie wiem, czy pamiętacie to. To też było dość hardkorowe. To tam ucinało i albo temu kolesiu, albo temu dziecku. O, fuck. Spadłeś na sam dół. Ja już widzę, że odkryłem sekret, wiesz, tej gry trochę. On ma technikę, musisz mieć ten momentum. Musisz tak, trzymać, bo to momentum jest. No, napadzie go za bardzo nie da się zrobić, bo jest za wolny do sterowania. No, ta gra wyjdzie na padzie, to będzie dramat. Się okaże, że nie się nie da w nią grać. Ja pierdolę, odbiłem się niechcący. Happy Wheels, Dantius pisze, to było to? Tak. Happy co? Tak, to. Happy Wheels. Wheels, okej. Okay. Artur pisze, że jak zrobimy, Kubor, konkurencyjny stream w PUBG, to prześle nam dychę. Okej. Okay. Dycha za mało. Accepted. Jak czat zbierze stówę, to zrobimy PUBG. Wiesz, może to jest dobry pomysł na biznes. Będziemy grali w coraz większe gówna na Steamie. Tam jest taka przepastna biblioteka, że... Ale my zawsze gramy w gówna, nie wiem, o co ci chodzi. Nie wiem, dlaczego teraz mamy zacząć, skoro gramy w nie zawsze. No wy powinniście popróbować, a potem... Quest mówi, że tylko audio na apce Twitcha to super funkcja. No. Dzięki. A może taka gra Elo proponuje, może shota za każdym razem, jak Mike spadnie na dół, no to po 3 minutach wszyscy będą pijani. Tak, myślę, żebyśmy zazgonili po 20 minutach. Może mi by lepiej szło wtedy. Czekajcie, bo już ręce mi się spociły. A które? Jezu, 18 po dopiero. To będzie... Mike, czujesz presję na sobie, czy jeszcze nie doszło do ciebie, że jesteś dalej w tym samym miejscu? Presję nie, ale trochę zażenowanie. Okej. Okay. Ale już tak miałeś taki moment, że ci szło gładko. Tak, wiesz, bo to... Załapałeś. Ja widzę, że tu jak się bujniesz, tak? O, tak, polecisz... No, to tu już prawie trybi, ale potem jest ten... Potem jak jest taki jeden moment. Elastomani się zwie. Nie wiem, pan Perso, jak się modwy elastomani zwie. Młotek ci się przykleił. O, shit.
No co, tematy już się skończyły? Już tak wesoło? Nie, nie, ja teraz... Nie, ja Ja siedzę na krawędzi fotela i jestem ciekaw, czy się uda. No to bardzo dobrze, ja też jestem w sumie ciekaw. Są już dwie dychy za konkurencyjny stream. Wciąż mało. Luki idzie po cytrynówkę, bo piwa za słabe, a ja też mam jeszcze w lodówce o, taką samorobną cytrynówkę na spirytusie. Byłem. Ty cały czas lecisz w drugą stronę, może ty próbuj się wspinać w drugą stronę, to polecisz w tą właściwą. Bo to właśnie tak jest, ty musisz tak jakby na inwercie grać cały czas, w odwrotną stronę kręcić tym młotkiem. Kumasz. Czy on gotuje, Emki się pyta, czy on gotuje w tym garnku parów, nie? Tylko w czajniku. Quest płaci 3 dychy po to, żeby Mike dalej w to grał, żeby nie było... O, fuck. Czyli mamy 3 dychy za tym streamem i 2 dychy na stream z PUBG. Ja myślę, że ta gałązka jest tutaj. Gaw płaci... poszli po alko. Gaw płaci 2 dychy, czyli jest 5 dych za PUBG i 3 dychy za to. Kto da więcej? Mike, czy masz jeszcze... Pan Pera się pyta, czy masz ten młotek, o którym opowiadałeś na podcaście? Mam, cały czas. To masz się nim jebnąć w czoło za wybuch. On jest bardzo podobny do tego, ale tylko trochę mniejszy. To był, o kurczę. Cześć, Porukaj. O, Porukaj, źle wybrałeś. Nie wiem, co ty tu jeszcze robisz. Jeżeli jesteś pierwszy raz na tym streamie... Nie, Porukaj nie jest na pewno. Zazwyczaj jest źle, ale nigdy ja nie jest aż tak źle. Witaj. Czy ty już udało ci się przez tą budkę przeskoczyć? Chyba tak, nie? Byłeś już nie, budkę nie, do budki maksymalnie, bo budkę trzeba widzę momentum, wiesz, takie mieć od samego prawie dołu. Dominus proponuje, żebyś poszedł w lewo, może tam jest ten, jak w Mario, grzybek. Chociaż coś będzie, tak? Jakieś może masz dwa młotki wtedy, możesz tak... Mieg grał na padzie, ale szybko się zorientował, że nie da rady i przełączył się na myszkę. Ale ten dych za Eleksan. Widzę. Luki pisze, że uwaga, stream ze Star Treka zagrożony. Ała! Kurwa, prawie wpadłem na początek poziomu. Poczekaj. Dantius pisze, że wrócił po dłuższej przerwie na streamy i żałuje. No, oj, proszę mi tutaj nie ten. No. Która jest 20. Porukaj, tak, to bardzo przypomina Mouth Your Friends. Tylko to single playerowe, chyba bardziej skillowe. Spróbuję to bardzo powoli zrobić. Gdzie ja zabrnąłem? What have I done? Nie śmiejcie się, już jestem przy budce znowu. Wacek pisze, że na padzie ci szło źle, ale w sumie na myszce tak samo, więc... A może tam za tą budką już nic nie ma, może to jest koniec gry. Ta gra ma w ogóle 3 achievementy. Przejdź, wejdź na samą górę raz, wejdź na samą górę 2 razy i wejdź na samą górę 50 razy. Czyli rozumiem, że idziesz w ten trzeci achievement. Tak, zdecydowanie, no. Mhm. Czekaj, bo jak się tak stój, jak się tak odbijam... Adek pisze, że trzeba patrzeć pozytywnie na ten stream, przynajmniej kolejne będą lepsze w tym roku. No tak. A to jest pierwszy stream w tym roku? Nie, drugi już. Drugi. Ty streamowałeś tydzień temu. Co ty streamowałeś? Dead Cells? Co to było? Nie, no Book of Demons. Book of Demons. Już nikt już nie pamięta tego streamu. Nie, mylą mi się te gry PC-towe. Hej, Shin do Elf. Teraz już będzie tylko gorzej. Do tych miesiącach mamy ładne fag roku. Może ja tutaj tak pomacham tym mieczem. Nie pamiętacie. If you need to take a break, it's okay. Musisz przynajmniej jakąś jedną... Teraz jak mi dojebał. If you need to take a break, it's okay. I've saved your progress. Co za chuj. No jak tam, a parówki w czym gotujecie? W folii czy w tym? Czy w puszce? Nie próbuj nawet. Jakieś nie... w słoiku może? Słaba próba. Ale wiesz co, bo Heniu pisze, że jak 50 razy przejdziesz, to garnek się robi złoty wtedy. O kurwa. Zamiast tego. Serio? Zamiast oh, tego. Shit. No. Challenge accepted. No. Piech to też pierwszy raz na streamie od razu w takie coś wdepnął. No. Ja pierdolę. Co ci ludzie ze swoim życiem robią, to ja nie wiem. Ała!
To jest Garen, męski odpowiednik syren. To jest syren. Syren. Ach. Cześć Przemek. Przemek, Szania, ale w którego StarCrafta chcesz grać? Bo ja tylko tego, co za darmo go wypuścili mam. No i ten, tą kampanię Terran z tego nowego, drugiego. Nie, stój. Quest nie ma żadnego info o Dead Cells na konsolach na razie. A puchacz ci poradzi, żebyś się z ziemi wybił. Aż tam na górę z ziemi? No nie, nie masz. No nie, jak, góra, nie masz jak rakieta całej góry, no. Teraz muszę chwilę pochodzę Mario. Po pokoju sobie. Zdradzę ci tajemnicę, do rury nie można wejść. No wiem, właśnie widzę, że to trzeba zrobić. Siema Przemek z CPN-u. Cholera, czy to mi się stream zawiesił, czy tak długo kombinujesz? Co ma? A nie, kombinujesz. Myśli. Bo to jest gra dla myślącego człowieka. Tak. Kubor, ile razy dostałeś obrazek z tym gościem, który je dużą parówkę w łóżku? Tą parówkę? Znaczy pierwsze 200 razy nie, to było jeszcze śmieszne. Okej, ile ludzi nam przysyła, ale tak przy 500 już zaczęło nas to denerwować także. Ale ten filmik nie zdradzał, czy była gotowana w folii, czy bez. Nie, właśnie nie. Aczkolwiek zostaliśmy chyba już w ogóle ekspertami ogólnie od parówek w tym momencie, więc... Zobacz, gdzie jestem, jakiś kubek tu stoi. Z bigą młotem. Czekaj, bym się znowu ręce spociły. Ja pierdolę, 25 jest dopiero, 26? Kurka, nikt nie wie, dlaczego ten koleś jest w garnku. Ale tak jak pisał Atek, prawdopodobnie dlatego, że jest w połowie centaurem. Okej. Heniu napisał bardzo dużo, ale zaczął od tego, że jesteś sierotą, jest tylko ten fragment przytoczę. Jest też, Gaw pisze, żebyś już nie szedł nigdzie stąd, gdzie jesteś, bo jesteś najwyżej, gdzie wszedłeś. Ale się spierdolił. O Jezu. Artur pyta, czy pierwszy boss już był, czy doszedłeś do pierwszego bossa. Czy no to jest, ta góra to jest pierwszy boss. On jest sam bossem. On jest w połowie garnkiem, Emki już pisze. Ale ja nie znam lore tej gry, czy to jest jedna jakaś mistyczna góra, czy są etapy? To jest chyba jedna mistyczna góra. Aha, ja mam wrażenie, dobra. Że on idzie cały czas w górę, tylko zmieniają się rzeczy pewnie na nim. Aj, teraz zjebałem. No tak, bo ja potem widziałem takie bardziej abstrakcyjne jest, bo tutaj... No. Stój, aj, stop! O, prawie. Nie! Nie! Czy ta gra to jest jakaś metafora życia? O, widzisz, ktoś w końcu... Porkać w końcu załapał. Czemu się odbiłeś od tej ścianki zamiast się schwycić? To był przypadek. On już macha tym, mówię ci, jak Star Wars Kid. On już... Cześć Kikoshima. Ja bym już piszę pograne. No bo to trudne jest, no. Nie, to nie wygląda na trudne. Nie, wcale. Już sam grający ma dość gry, pisze Parówka Pajku. Wiesz, jak mi się pocą ręce? Wie gorzej niż PUBG, podejrzewam. Heniu mówi, że powinieneś częściej korzystać z opcji wybicia się, że możesz młotek na ziemi położyć i się odbić w górę. Tak, tylko ja jeszcze nie czuję tego tak do końca, wiesz? Cześć, psychotrop. Glorius chce wiedzieć, Tartak, czy naprawiłeś fotel za pomocą WD-40? Nie, nie naprawiłem, cały czas piszczy, słyszysz? Tak, jest delikatnie. Nie, zapomniałem o tym, zatem mam WD w samochodzie, musiałbym przynieść. Ale jeszcze to nie jest ten etap, że mnie tak denerwowało, żebym to musiał robić. Tylko czasem to słyszę. Nie, git good. No git good, nie? Git gooduje cały czas przecież. Nie widać? Stój! No stój, łysy! O, właśnie, Kulka pisze. Jeżeli chcesz coś równie chujowego poglądać, to polecam Rotten na Netflixie. 100% się zgadzam. Dzisiaj odpaliłem, obejrzałem dwa odcinki, jakie to jest słabe. Czemu ty to oglądasz? To jest ten serial dokumentalny o przemyśle spożywczym. Obejrzałem zwiastun tego, powiedziałem nope.
Ale a propos tych wszystkich afer bankowych na przestrzeni ostatnich lat, było kilka takich fajnych dokumentów demaskujących przemysł, rynek i tak dalej. Myślałem, że to będzie coś w tym stylu, a to jest tak nudne, że głowa boli. Informacji jest na 5 minut, a robią z tego 45-minutowe odcinki. Do tego jest gloryfikacja amerykańskich farmerów, żygać się. No to najlepsi. Źli Chińczycy ich wykończyli. No hello. To ja raz już idę już jak przecinak. Mamy pozdrowienie od żony Kikoshimy. Dzięki, żono Kikoshimy. Przydadzą się. Dantius mówi, żebyś jakbyś na górze zrobił quick save alt F4. Zróbcie screenshota, jak będę u góry. Już jestem. Czyli nigdy? Nie, już teraz mam to ogarnięte. Powikon pyta się, jakie jeszcze masz gry, co by uratować ten stream? Ja tu się Elek. Blokuję. Mam jeszcze... Wódę mam w samochodzie, respekt. Zaraz się okaże, że tu coś można jeszcze strzelać w tej grze albo coś. Czy są skrzynki w tej grze? Jeszcze by skrzynek tutaj brakowało, żebym przez skrzynki może skakał. Adek pyta, czy on siedzi po turecku w tym kotle, czy klęczy? To jest właśnie, to jest pytanie z stylu tego mema, gdzie są pytanie, jak ubierać spodnie. Jak pies nosi spodnie, tak? Tak, gdybyś był człowiekiem w garnku, to spodnie nosiłbyś tak, czy tak? Teraz chyba się powinienem odepchnąć w ten sposób. Szania, no z tego wynika, że ona nie ma poziomów, ta wieża, tylko po prostu jest duża i trzeba się wspinać, aż będzie szczyt. Mam wrażenie, że... Oś, ten kubek mnie w chuja zrobił. Ty, ale... Kubek się zrobił w chuj. Kubek go zrobił w chuja. Ale teraz typowy to już kubek. Jest wałek, nie? 20 minuta. Majka kubek zrobił w chuja. Ty widziałeś, jak ten kubek wystrzelił? Widziałem. Czekajcie, róbcie screena, bo już tutaj jeszcze nie byłem. Koshima mówi, że tą grę się da przejść w dwie minuty. Ile ty już grasz? 31. 30, okay. Gdzieś będzie wąż, można się na tym wężu w cudzysłowie przejechać, bo taki achievement jest. Nie ma takiego achievementu. Weź się rozglądasz. Aha, Precious się pyta, czy z ciekawości, czy testowaliśmy Atmosa na Xboxie. Tak, ja kupiłem to nawet, bo jak mi się skończył ten trial. Jak? To jest to takie, powiedzmy, udawane 3D w słuchawkach. I no, to po prostu musi być któraś gra albo film, który to faktycznie obsługuje. Boż ty skurwy synu. I w tym całym programie do tego Atmosa... Patrz, ale jedno... Już tam był, tylko mu się kociołek nie zmieścił. Ojoj. Są przykłady filmików i różnych dźwięków i to faktycznie tam słychać, ale na filmach i grach to jakoś tak już nie działa tak dobrze. Zobacz teraz. Porkak mówi, że możesz używać głowy jako punktu zaczepienia. No co ty? Wpadł do kociołka, jak był mały, jak już pisze. Ja pamiętam, że opowiadałem wam pewno, na WGW była prezentacja w tej budce Microsoftu. Z tego? A, z Atmosa, tak, to mówiłeś. Atmosa, ale tragiczna była, bo było tak głośno, że jak Boga kocham, 5 minut prezentacji musiałem ręce trzymać na uszach, bo nie szło wytrzymać. Także ja wspominam tylko negatywnie tą technologię. Bedla Giko mówi, że Mike prawie Wilker Scream zrobił. 1:1. Ale tak samo jak Adek pisze właśnie, tak również sobie PC Master Race wyobrażam właśnie. Tak. Grają tego w takie gry, tak? Tak. To jest to, okej. Okay. Ale oczywiście, wiesz, dwa tytany spięte, nie? 20 tysięcy złotych. Zobaczymy, co będziesz mówił, jak to na Xboxie kiedyś wyjdzie. Będzie pytał, ile ma achievementów i czy Maka zrobił poradnik. No. No, ale rzeczywiście na myszce się gra o niebo lepiej w to. MQ już on nie jest nagi, on ma kociołek na sobie. Jest, kurwa, człowiek kociołek to jest. Człowiek kociołek. Jak już widzę teraz ten... Się zastanawiam. No. Ten ruch taki złapałem, to jest git. Mam wrażenie, że ten młotek się raz łapie, a raz nie. Mam wrażenie, nie wiem, od czego to zależy. No, tak.
Raz ewidentnie dotkniesz tej półki skalnej, on zjeżdża ten... No bo on jest taki, on raz się przykleja, a raz się ześlizguje, bo to zależy pod jakim kątem go machniesz, wiesz? O, okej. Okay. Dante już dobrze pisze, musisz flow chyba załapać, ale to, do tego trzeba znać trasę, nie? Flow flowem też, no. Tu widzę, jest parę technik takich, które bardzo pomagają. Pamperso już widzę, rzuca żartami raczej z końca streama. Nie, tego nie będę czytał. Okej. Okay. Ej, ale już dawno nie byłem na dole, chciałem powiedzieć. No i lepiej, żebyś nie był, bo to źle wróży, jak będziesz na dole. Nie, teraz ale... myślę, że już mi to nie grozi. Ale zdecydowanie za często widzimy ten domek i rurę. Ja już się przyzwyczaiłem do tych... Krzysiek mówi, że na ostatnim streamie, jaki był u nas, to był Life of Black Tiger i przyszedł dzisiaj. Co ci ludzie mają z tymi streamami? Czyli trzymamy poziom. Jeśli nie ma quick save'a, to się chyba samo save'uje. Aż mnie... Chyba to kakao mi się zatrzał, sztusiłem się. Jasne. Zbadł na dół. Wow. Nie weszłeś. Przynajmniej jest wesoło. Zobaczcie, teraz już... Teraz można nowych technik popróbować, jak już wiem, o co chodzi. Mhm. O, zobacz. Teraz ja już i tak przecinak w górę. Spróbuj taką technikę, żeby wejść do góry i nie spaść. Słuchaj, Lupak pisze, że zaczął nas słuchać w gimnazjum, a teraz jest na studiach. To jest niemożliwe. Ale to są słabe rzeczy. W sensie takie... Gdzie byliście, gdy nas zaczęliście słuchać? Gdzie jesteście teraz? Wow. Uświadomiłeś mnie, jak jestem stary. No, 10 lat temu ja też byłem gdzieś indziej. Miałem inny telewizor, inną konsolę. Inny komputer, wszystko było inne. Porket pisze, to jest niepoważne. Idę wyciągnąć medaliony z piekarnika. Znowu? On tylko medaliony ciągle je. Leć, bo ci się spalą. Pod F13 jest double jump. Mrówek, usprawiedliwione spóźnienie, czy dużo straciłeś? No jakieś 4 piętra od tej wieży. Właściwie to jest sam początek. Jak 3 centymetry w lewo, to jest początek gry. Sam początek. Czy oglądaliśmy End of the Fucking World? Oglądaliśmy. Znaczy ja oglądałem przynajmniej, nie wiem jak Tartak. Ja jeszcze nie widziałem. Nie, niestety, serial, podoba mi się jego pomysł, ale był nudny strasznie, niestety. Ja mówię, no teraz wrócił Star Trek, obejrzałem ten odcinek, następny The Good Place wróciło. Ja pierdolę! Też jest, stój! Też jest fajne. Dobra, ale dlatego się dziwię, że wybrałeś Rotten jakimś dziwnym sposobem. Nie rozumiem twojego wyborów twoich. Miałem akurat chwilę, chciałem coś obejrzeć, to trailery wyglądały spoko, więc chciałem zobaczyć, czy będę to oglądał. No i pierwszy odcinek mnie zawiódł, drugi jeszcze zacząłem oglądać, ale już do tego nie wrócę, sorry. Muszę Young Justice skończyć, to mam jeszcze rozgrzebane, pewno w weekend skończę. Zanim ci pyta, czy robimy zakłady, czy on dojdzie do końca streama na górę, no. Bez sensu zakład. Jakiego końca? Mistrzowie to robią w półtorej godziny, a Mike się wspiął na dwie przeszkody przez pół, no to jaka jest szansa na to? Rainbow, had the eyes, no tears. Frustracja na czacie jest niesamowita. Ja nie wiem, ja się bardzo dobrze Mike bawię. Mike przestał się odzywać. To jest dalej w tym samym, kurna, miejscu. Bo spadłem znowu, już zaraz będę przy kubku. Chyba. Zaraz będę przykuł. Nie, kurwa! A tam, jak spadasz na dół i wchodzisz potem do góry, to ten kubek tam znowu jest za każdym razem? Czy nie wiem. Ale ten kubek, on tam jest chyba tylko w kwestiach takich dekoracyjnych bardziej, wiesz? Heniu mówi, że był na czwartym roku studiów, jak nas zaczął słuchać, a teraz jest martwy w środku. Wiesz co, ja też byłem na czwartym roku studiów, jak zacząłem nagrywać. Teraz jesteś martwy w środku? Byłem na piątym chyba, na piątym, na ostatnim roku, jak zaczęliśmy nagrywać podcast. No może ja też byłem jeszcze na studiach. Ciekawe, bo Mike jest najstarszy z nas. Ja miałem rok przerwy od studiów i chodziłem do technikum. Więc rok dłużej się uczyłem w technikum. To było pięcioletnie. Ja już nie pamiętam. Ja już chyba byłem po studiach. Tak mi się wydaje. 36 minuta, Max zaczyna się denerwować. Nie denerwuję się wcale. Mardy zadał pytanie, które już się pojawiło, ale wciąż jest fajne. Czy można w drugą stronę iść? Nie. A wiesz co? Mike to robi cały czas.
Damian pisze, że to jego drugi stream online i chyba spasuje. No Damian, łamiesz nam serce, to jest najlepszy stream w tym roku. Zobacz teraz, jak to teraz speedrun byśmy mogli już nagrywać. Aha. Teraz właśnie, w tym momencie. Ale wołać kogoś, żeby to mierzył, czy jak? Nie, nie trzeba mierzyć. Ja bym bardziej szedł już po jakąś komisję od rekordów Guinnessa, czy jakiś tam. Tak, tak. Jest dobrze, jest dobrze. Ej, Szania pyta, co Miek najstarszy? Myślałem, że właśnie najmłodszy. W sumie nie wiem, Miek, ile ty masz lat? Ja nie wiem, kto ty jesteś rocznik? 81. Ja pierdolę, jaki dziad. Jak 81, oszuście? To jesteś 7... 7-2, tak? 17 lat ode mnie starszy, tak? Tak? Tak, 81 jestem. Szkurwa. To my jesteśmy 8-1, 8-2, 8-3? Na to by wychodziło. No. Jezus. Tośmy się dobrali pięknie. Dantys pisze, że formogatkę zawsze widział na poligami, ale nie słucha. W końcu zacząłem. Pamiętam, że na głównym obrazku był koń trojański. Była okładka z koniem trojańskim? Była. Była taki, był jakby Leonardo da Vinci. Koń trojański taki był. A to nie był koń trojański, to był ten odcinek z tym. Koń był z tym odcinkiem, gdzie było Homonto i był narysowany. Nie, było Homonto. A może to był to? I było na obrazku Homonto wskazane wtedy. Porkat pisze, że ten kolej jest zakochany w młotku, bo patrzy się w niego jak w obrazek, to nie może być. Trochę tak, tak? A właśnie zauważcie, jak ta gra jest designowana, bo on cały czas się patrzy na ten młotek. Tak, tak, że wiesz, no ten koleś jest najmocniejszym punktem tej gry. Mike, poddaj się, ta gra jest zaprojektowana, żeby cię złamać. Nie, ona... Ja pierdolę, już byłem na górze. No, na jakiej górze? Nie byłeś też na tej górze. Ja dalej tą rurę widzę. To ty masz chyba inny stream. Inny. Kulka pisze, ile gra kosztuje. No, już inny. Mówiłem. Znowu jesteś trzy różne. Trzy dychy chyba, nie? Trzy dychy, tak. 28,99 dokładnie. Parówka pisze, przegry wyjdzie z człowieka, a człowiek z przegrywu nigdy. Trzy kebaby kosztuje 10 zł? O, to co? Kebab 10 zł? To chyba w jakiejś budzie obskurnej. No. A przepraszam, wy do restauracji idziecie? Na kebaba, tak. Zawsze na dwie osoby. Stolik na dwie osoby. Nieważne, dwa kebaby. Wino. Do kebaba tylko wino. Szania pisze, ja też zacząłem słuchać przez jakąś fajną okładkę z babeczką na stronie. Był odcinek 69 i tam była ta Wida X. Taka była. To była Teresa X. Wida X była trochę ładniejsza. To była Teresa X. Teresa X, to może to mogła być ta. Ale to dobry odcinek sobie wybrałeś na start, bo to był rzeczywiście jeden z fajniejszych. Enzin pisze, lol, ja myślałem, że Miek ma 24 lata, a Tartak 50. Dzięki. Trochę tak jest. Oj, przez przypadek machnąłem sobie myszką. Krzysiek pisze, gdzie jest Lord, gdzie może nie znajdzie Lorda do tej gry. Nie wiem, gdzie jest, ale my zaczęliśmy fanfic pisać. Już, tak. Teresą X zresztą. Za tydzień mamy pierwszy zwrot i będzie LARP. Także. Wszyscy w tych przyjedziecie, no, tych... Trzeba mieć kociołek, okay. Młotek i nic więcej. To zacznijmy od początku. Rzetelny kebab 16 zł, tak? No. No, tak w granicach dwóch dych jest przyzwoity kebab. Ale tutaj widzę, autor się świetnie nabija z gracza w tej grze. Podoba mi się to. Artur pisze, że prawidłowe kebaby tylko poniżej dychy. No nie, no poniżej dychy to ja bym nie jadł. Co powiecie o słynnym twicie Bip? Powiemy tyle, że akcje ładnie skoczyły do góry. Tak. Ja nie wiem, o co chodzi, jaki był... Akcje skoczyły do góry po korekcie, bo i tak ostatnio była bardzo duża przecena na CDP, ja nie wiem, czy widzieliście. No ale dobra, ale po tym twicie poszło 5%. No ale ostatnio, no dobra, ale spadło przez ostatnie parę miesięcy jakieś 30%, tak. Nie? Znaczy ja wiem, że chodzi o CD Projekt, a kto i co tweetnął, bo tego nie widziałem. Na profilu Cyberpunka, które było założone chyba w 2015-2014, od tej pory nic nie wysłało. Wczoraj napisało bip. No ktoś sobie jaja zrobił. Przecież wczoraj była rocznica wypuszczenia bip, trailera. Świat oszalał, akcje poszły w górę.
Poligon już potwierdził datę w ogóle premiery. Tak. Już nawet wypuścił te hejterskie artykuły o białych bohaterach i umieszczających roli kobiet. Tak? Yep. Tak, oni już mają gotowy ten tekst. Stój ty chuju. O, a na kampusie Polibudy 9 zł kosztuje u Artura. No ale to Polibuda. Na kampusie są przeważnie są dofinansowywane w stołówkach. Tak. Z Unii? Tak. Piotr pisze, że lepiej by było, gdyby ten kolon na wózku inwalidzkim siedział. Wózek inwalidzki byłby dobrym żartem, gdyby na przykład po schodach się wspinał. To wtedy miałoby sens. A tak kociołek jest neutralnie śmieszny. Może sobie pooglądam ten młotek, co? Już i tak jestem dosyć wysoko. Dantius potwierdza, że to nie był koń trojański, tylko faktycznie Homonto. No, to był ten koń z Homonto. Lubię, jak Kikoshima pisze, ja niestety słucham was od początku. I ma syndrom sztokholmski. Mamy to! Aha. Czekaj, bo mi się kurwa myszka zsunęła. No. Czy są kody na większy młotek? Właśnie myślałem, czy są, mogą być różne młotki. Teraz najgorsze jest to, że cała mechanika się opierała na pójście w prawo, a teraz się idzie w lewo przez chwilę. To może być mój. No to jest kryptonik. Po to, żebyś wyszedł ze swojej strefy komfortu. Ja ze swojej strefy komfortu to wyszedłem już 14 razy na tym streamie. Ty, zobacz tutaj, nie? Tu teraz można czy wszystko albo nic, nie? Żeby miał dwa te takie małe młotki klasyczne i mógł jakś tak szybko tak... To gra przestała być śmieszna. Dantius, ja chyba raz jadłem Dwala, ale to było dawno temu, nie pamiętam. Co jadłeś? Kanapkę Dwala w McDonaldzie. Jutro będę w trasie, to może sobie zjem. To jest kanapka Dwala w McDonaldzie? Chyba z tym, z dodatkowym serem. Wykurwiście. Nie, jakiś ten... Drwala. Daj mi skończyć, panierowany. Camembert panierowany dodatkowo nad tym patty, czy jak to się tam nazywa, nad tym mięsem. Także jest duży skurwiel ten hamburger. Czekaj, to jest jakiś sekret? Pieprz, sekret? Oh, shit. Honor. Jaki honor? Ty zobaczyłeś, że jestem ponad drzewami. To nie jest taki, że honor, o. Aha. Honor to ale od recenzji Deadly Premonition. Ale od całego odcinka, czy tylko od tej takiej wycinka z Deadly Premonition? Jebać Deadly Premonition. Powiedzcie mi lepiej, jak się zapatrujecie na remaster Dark Soulsów. Bardzo tak. Się zapatrujemy. Tartak chyba preorder ma, nie? Tak, dwa mam preorder. Tartak na Switcha bierze, pisał dzisiaj. Kurde, ale... Ja nie wiem, dlaczego akurat Dark Souls remasterują. Jakby nie mogli Demon's Souls zremasterować, bo Dark Souls nie potrzeba remastera. Ja już nie pamiętam. Dark Souls'y to są te nowe, a Demon's to są te z PS3, tak? Tam, jeżeli chodzi o Demon's Souls'y, jest problem z licencjami. Jestem na wiośle. Pomagało Sony przy Demon's Souls'ach. Czemu spadłeś na sam początek gry? Nie interesuj się, kurwa. Takimi detalami się przejmujesz. Ty, ale teraz... No, to wiosło. Dobra. Zaczynamy od początku ten stream. Teraz już wiesz, o co chodzi, tak? Pamiętacie? To jest tak mniej więcej, jak... Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś taki film, gdzie koleś opowiadał, że zbudował rower i kierownicę mu zamienił, że jeździł, skręcasz w lewo, jeździsz w prawo. Tak. To teraz jak doszedłem tam na górę... Mieliśmy nawet odcinek o tym, o rowerach z odpustu. Tak, to w pewnym momencie miałem dokładnie to samo. I dlatego spadłem na dół. Idę lolka skręcić. ale wróć, nie, pikasz. Kanapka Drwala, mięcho, ser smażony, bekon, cebula prażona, sałata i sos. Ale gdzie jest dalej Drwal w tym? To, ty się nie interesuj tego... w Drwala. No, nazwa jest, no. A propos tego kebaba na Polibudzie gdzieś. Słuchałem sobie w radiu audycji w zeszłym roku gdzieś, nie wiem, październik, listopad. Zrobili audycję o tym, bo jakiś chłopaczek, tam student zaprojektował maszynę do robienia kebabów, która stoi na tym... Kebabów i innych kanapek, która stoi na tym kampusie uniwersyteckim, nie? I mówisz, zaprojektowaj maszyna i robot i komputery i ona kebaby robi, nie? I tak wiesz, 3 minuty audycja trwa, on tam opowiada, myślę, kurwa, nieźle, nie? Tam kebaba składa maszyna i w ogóle.
I on mówi, no coś jeszcze, jakieś obowiązki w maintenance, w utrzymaniu tego. On mówi, no tak, bo musimy tak z dwa razy dziennie jechać do tej knajpy tutaj za kampusem, która nam te kanapki robi i pakujemy te kanapki do tej maszyny. Mhm. Czyli to nie jest maszyna, która robi kanapki, tylko ty odbierasz gotowe kanapki, ładujesz do maszyny i ona ją podgrzewa. No. A zrobili wielkie halo, bo ktoś zaprojektował maszynę do robienia kebabów. No, no nieprawda, no, ona nie robi kebabów, tylko ona podgrzewa. Podgrzewa kebaby. No. Tak, te gotowe kebaby, które ty załadujesz tam. Jak zaczynamy od początku, to ja się przywitam. Przestań. Karawka jest drwala, bo drwal się kierą sałatę sieka. To nie ma sensu. Do Wahin mówicie o kepsomacie. Nie interesuj się, jakby była kanapka ginekologa, taka sama. To też byś miał pytanie, dlaczego ginekologa. Karakuliambro pisze o modach do tej gry, że fajne by były. Ja też tu. Wyobraź się sobie, jakby ten postacie z filmów, z innych gier, jakby się spinały. Tylko musisz myśleć, liczba postaci z młotkami jest dość ograniczona. Ja się czuję teraz jak postać z filmu. Pomacham sobie tym młotkiem, dawno nie byłem na dole. Sprawdzam, czy te skały jeszcze stoją. Ja pamiętam, że Mike... Nowa zabawa jest na czacie. Ilekroć no. Mike spadnie na sam dół, to wszyscy piszą witam, bo są pierwsze na czacie. Jest masakra. Dawno mnie żadna gra tak nie wymęczyła fizycznie, wiecie? Ty wiesz, że masz jeszcze godzinę i 10 minut. No wiem, ja tak spoglądam nerwowo na ten zegarek, ale ja się dobrze bawię, nie wiem jak wy. Nie no, ekstra. No, super. Witamy się co chwilę na czacie. Też jest wam przyjemnie, okej. Okay. Mi się herbata kończy, ale jak pójdę sobie zrobić drugą, to chyba nic nie stracę, nie? Nie. Parówka pyta, czy ręka już boli od machania i klikania. Wiesz co, ręka nie... Nie, bo tu się nie klika, tu się tylko macha, ale boli mnie mały palec, bo tak jakoś chyba myszkę trzymam źle. Cześć, Raven. To fucking mówi, że rekrowaliśmy to jako fajną grę i mówi, że nie wie, co się stało. Tak. No, po drodze między reklamą a streamem się zepsuła prawdą. Ta gra. Był patch, który zepsuł tą grę, bo ona przed reklamą patchem była prawdą. Fajna. Bardzo fajna była przed patchem. Odstęp. Parówka fajna, się pyta, czy ręka cię boli. Witam. No za chuje. Ale tak nagle się pojawiło 20 witam na czacie. Zdrożyłem na początek streama. Mrówek. Ale nie wyszedłeś jeszcze. Ale nie wyszedłeś jeszcze ze swoich. Here we go again. O fuck, ja nie mogę. Czy będziecie nam mieli za złe, jak wyłączymy stream po godzinie, bo to... Nie, jestem. Potem trzeba loga wyciągnąć, ile razy witam było napisane. To będzie nowy mem. Rekordowo będzie. Następny odcinek Formogatki będzie miał podtytuł Witam. Witam. O, dzisiaj zaczynacie 50 minut później. Znaczy ty już, Mike, wyszedłeś z tej swojej strefy komfortu, w sensie z tych, czy te okoliczności przyrody się zdążyły już zmniejszyć, jak tam byłeś u góry, bo tam do tej czerwonej belki doszedłeś, nie? Tak. Dobra, czy jestem tam... z powrotem na górze, teraz się możecie śmiać dalej. Nie, teraz jak jesteś na górze, to jestem zainteresowany tym. Uwaga, mamy... Mamy to. Mamy to, jeszcze przez chwilę będziemy mieli. Ja sobie tu teraz postoję. Teraz się pośmiejcie, ja sobie wysmarkam nos. Rzeczywiście Mike wpadł do kociołka z nudnymi streamami. Z czym? Z nudnymi streamami. Ja się nie nudzę wcale, nie wiem, o co wam chodzi. Glorious pisze, brakuje overlaya czatu, żeby na YouTubie było widać, co się dzieje. Nie. Tak, myśleliśmy o tym, pracujemy nad tym. Myśleliśmy o tym, jesteśmy za tempi, żeby to zrobić. Nie, wiecie co, ja zawsze zapominam o tym, żeby to ustawić, a potem nie ma czasu i tak nie zdążę. Dobra, przypomnijmy ci na ten razem. Ja dałem radę na Indianę i Luma, to ty też dasz. Tak, nie, bo to nie jest problem, to bardziej... O.
Dobra. Ja mam stream trochę do tyłu z jakichś powodów, ale jak tylko widzę, że na czacie się pojawia 40 witam, to wiem, że Mike... Tu jeszcze nie byliśmy. Czy ty musisz przez tą szczelinę przejść? Myślę, że tak. O rany. To się nie uda. Mało tego, że grał w Trials Epica, to on wymiatał w Trials. Ja mogę zrobić jakiś stream z Trialsów, kiedyś taki Blast from the Past, jak chcecie. Już dawno nie grałem, ciekawe jak moja forma trialsowa. Może już się zestarzałeś, może to już nie jest ta ręka oko, co kiedyś. Tak. Ty próbujesz tą szczeliną przejść, a co się okaże, że jest taki twist, że trzeba się tak machnąć, żeby tą górkę z lewej oblecieć? I co wtedy? Nie takie rzeczy oblatywaliśmy z lewej. A, dobra. Przykład. Chciałbym chociaż jeden. Witam. Nie, to był troll. Jest wszystko w... Gacz mówi, że o lampy się możesz zaczepić. Wystrzel się do góry. Kikoshima mówi, że ta szczelina pośród graczy nazywa się Devil's Chimney. Okej. Okay. Do Wahin, tak, na tym wodzie na Twitchu można obejrzeć czat, ale jak mówimy o YouTube, jak wrzucamy. Damian nas pyta, czy może byś sobie nie chciał przerwy zrobić od streamowania. 157 osób na streamie. Czy to jest rekord, się pyta Skaza. O, może być. Chyba nie, ale blisko. Ups. Blisko rekordu. Blisko 200 byliśmy chyba. Tak, było 200? Gdzieś tam kiedyś? Tak. To coś nowego też pamiętam, streamowaliśmy. Co to chyba było? Był FIFA. FIFA. Na FIFA było bardzo dużo ludzi. W sumie dawno nie byłem na dole, może spróbujemy. Sprawdzę, czy tam jeszcze... Witam. Łechtaczek mówi, żebyś zmienił czułość myszki i wywalił małą podkładkę. Ja mam dużą podkładkę, mam bardzo dużą podkładkę. Jak co? Bardzo dużo. Ale masz jedną z tych takich, co to teraz porobili w sklepach, te sekcje dla prograczy. Tak. Taką rozwijaną. Tak. Formatu A3. Łechtaczek już pisze kapsem, żebyś zmienił czułość myszy i wywalił swoją małą podkładkę. Nie, kurwa. Jaki jest uparty. Glorious Evolution pisze po Book of Demons i Getting Over It, aż boję się, co będzie za tydzień. Zajrzyj, co jest w Humble Bundle aktualnie, już będziesz wiedział. Tak. Okay. Ej, za tydzień to już chyba Monster Hunter. Nie, świat. jeszcze chyba nie. Ty, a zadam jeszcze takie głupie pytanie, czy różne przedmioty mają... Kurwa, mają różną przyczepność, bo tak wygląda, jakbyś się po tej belce wspinał i ona się tak ślizgała, ślizgał. Troszkę tak, ale... Masz podkładkę z Atlasu Świata? Nie. Ze Świata Wiedzy. Z Reader's Digest, to jest ten mały format. Najgorsze jest to, że on tak się potrafi odbić tym młotkiem nie w tą stronę, co bym chciał. No to chyba na tym gra polega. To ja mam ten problem w każdej grze. Czy to jest Porkę, to ciekawe, ile osób ma wpisane na czacie witam i tylko czeka z enterem. Będę was teraz trollował. Aha. Specjalnie nie spadnę. Tak. Glorius pisze, że śnieg ma mniejszą przyczepność. My jeszcze do śniegu nie doszliśmy. Monster Hunter... O kurwa! Wychodzi, ale... Czekaj, teraz pewnie polecą wszystkie witam, a ja się zatrzymałem na tym. Na... Jak to jest? Na wiośle. Ale poleciał! Jest i witam. No dobra, o, no, niech wam będzie. O, jak pięknie. Witamy na streamie. A może ja pójdę rzeczywiście w prawo, w lewo znaczy się. Ale całkiem w lewo, czy tam na tą skałkę chcesz znowu przeskoczyć? Cześć, Martinez. Teraz już idzie jak po sznurku tam do góry, to już teraz nie jest śmieszne nawet. To ja tak, no. Już szef. Pewnie. Marty dobrze pisze, jakby gra była w schodzenie tam na dół, to byłbyś mistrzem. No. Stój, nie będzie, witam. Nie witam. Kikoshima mówi, że można całkiem w lewo iść i zmienia się wygląd postaci, tylko nie wiem, czy sobie żartuję tak, jasne. Teraz.
dostajesz jetpack. Jak następnym razem będziemy na dole, co myślę długo nie potrwa. To możemy Shin spróbować. The Elf, czy jest szansa, że pan Tartak kupi Total War Three Kingdoms i będzie go streamował? Widziałem, że wyszło, ale jeszcze nie widziałem żadnych screenów, nie wiem co to, w jakich okolicznościach. Przecież to Three Kingdoms to dopiero będzie w tym roku pod koniec, ty mylisz chyba. Kto myli? No ale jest pytanie przyszłościowe, czy ja kupię i będę grał. Ja bardzo chętnie bym w to zagrał, bo ja Total Wara... w mojej kuchni. Total Wara lubię, ale... Okej. Okay. Ale ostatnio, to... ostatnio nie, wszystkie te teatry działań, które były, jakoś mi nie podchodziły, a teraz jest powrót do korzeni, nie? Bo to tak w sumie od Szoguna się zaczęło. Oho. Takie śmieszne jest? No to trochę jest śmieszne. Tak, bo czat od razu... Ja czytam pytania i nagle jest... Ach, nie, znaczy z tych wszystkich Total Warów to akurat Shogun mi się najmniej podobał, mimo że to początek serii był. Chiny, kurde, nie wiem. Za bardzo odległe kulturowo chyba. Mi z tych wszystkich serii Total Warowych najbardziej Rome się podobał. W Roma też grałem długo, ale to pewnie dlatego, że on był jeszcze Kiko w miarę świeży. Kiko Sima mówi, że przysięga na wszystkie kebaby. Że kąpanie się w radioaktywnym bajorku na lewo od startu zmieni wygląd postaci. Ha? Może na tego, na Toxiego z Toxic Avenger. Ponoć przerywam. Nie wiem, to jest witam. Nie, no u mnie jest ekstra. Jest cycuś. Total War Kaszuby. No nie, ale pamiętam jeszcze... Pamiętam, jak w Total War'a pierwszego grałem i bardzo mi się podobał, ale ta sekcja z dużą mapą, to też wam kiedyś opowiadałem, wszystkich tych bitew nie grałem, pozwalałem, żeby komputer je rozstrzygał. O Jezu, przecież to najfajniejszy element był. No nie, a mi się podobało zarządzanie, te miasta, wiochy, rekrutacje, kierowanie armią, wysyłanie członków rodziny do pracy, kojarzenie małżeństw, okay. To było fajne. Buster mówi, że wygraliśmy z jego licencjatem. No to nie było trudne, Buster. No, Jezu, licencjat. Człowiek szuka każdej wymówki. Pamiętam moją pracę magisterską, to też robiłem dużo innych rzeczy, byle jej nie pisać. Nawet coś takiego oglądał. O kurwa! If you try to please audiences, uncritically accepting their tastes, it can only mean... Tam jest zdradzieckie miejsce, wiecie? W tym kominie. No to witamy na streamie. Ile razy już było witam? Ale teraz już mi szybko idzie tam na górę, więc to już jest, no wiesz, postęp. Ja wiem, jakieś 200 razy. Postępy 5, się robi. Nie, to jest, widzę, że to jest jakieś 15 machnięć już teraz, żeby najść na górę. Tak, no 5 machnięć, ciach, ciach. O Jezusie. Tam gdzieś było wcześniej pytanie, czy to jest Wyses Brothers. Nie wiem. Nie, to nie jest Wyses Brothers. Wyses Brothers jest lepszy. Nie, to jest Pitbull. Wyses Brothers by się na czymś innym odbijał, tak? Tak. O, to jest Pitbull, Mr. Worldwide. No. A co miałeś na myśli, mówiąc o tym zdradzieckim miejscu? Co jest tam takiego? Bo tam jest tak, że no nie może go przejść. Musisz kręcić w dwie strony tak jakby i się odbijasz od sufitu w pewnym momencie. I to jest to miejsce, które oddziela Brothers od całej reszty. Tantius pisze, że to jest Michael Scofield i właśnie ucieka z więzienia w Prison Breaku. O kurwa. No to mamy pierwszy fanfic. To było lepsze, posz. Mamy pierwszy fanfic, tak. Łechtaczek cały czas pisze, że da się podskakiwać na młotku. Da się. Mike, możesz podskoczyć na młotku. A wcześniej była propozycja w tym Devil's Chimney, tam jest faktycznie z prawej strony ta lampa, o którą się chyba można zaczepić. Było coś faktycznie z lampą. Elo, pyta Mike, czy oglądasz nowy sezon Prison Breaka, a to faktycznie wyszedł nowy sezon chyba. A ja ostatnio seriali żadnych nie oglądałem, a on już leci? Ja myślałem, że on nie leci jeszcze. No to jest Toxic Fucker i dlaczego wszyscy piszą, że to jest Toxic Fucker? Nie wiem, ja znam Toxic Avengera, to był ten Toxic z tych filmów Tromy. Okej. Okay. To był taki, widziałeś te filmy? Nie.
Nie. To były takie po taniości robione filmy. Wytwórnia Troma, ona robiła takie głupie filmy, że nie wiem, surfujący naziści muszą umrzeć. Albo całą serię z Toxic Avengerem. To był taki super bohater, mutant, człowiek, na któregoś jakieś ścieki wylały i miał taką strasznie zniekształconą, zmutowaną twarz i miał takiego mopa, którym walczył. Fajny film. Nawet była kreskówka dla dzieci swego czasu. W najlepszych czasach Tromy. Mhm. Teraz jak ty się zakaczysz o tą... Tu jest, powiem wam, już ciężko. Pikachu mówi, da się podskakiwać, da się na nim zatrzymać, da się na nim odbijać, tylko trzeba znać podstawowe zasady fizyki. Co miałeś z fizyki, Mike? Zależy kiedy. W ogóle. Nie pamiętam, bo chyba czwórkę. Shindo, no u mnie jeszcze dochodziła ta kwestia, że słaby kom był i ładowanie tych bitew i granie ich to była dodatkowa męka. Już wolałem przegrać te bitwy, które komputer postanowił, że muszę. Że Toxic Fucker to jest polski łysy w razy. Kurwa, stój! Ciekawe. Toxic Fucker, podrywacze, bo nie słyszałem tej nazwy od szkoły średniej. Tu nie można robić nerwowych ruchów. No, mówisz? Mhm. Ciężko pogodzić brak nerwowych ruchów z tym momentum. Jest niezły podział czatu. Większość jest nudzona, ale część jest zła na ciebie, jak grasz. Dlaczego? Bo ma dobre rady. Nie znasz, mam dobre rady, nie znasz zasad fizyki i w ogóle. Znam zasady fizyki. Tylko machasz. To ja proponuję wszyscy. To ja bym chciał tylko rady słyszeć od tych, którzy w to grali, a nie w którzy myślą, że wszyscy w to grali. W Podrywaczach jeden aktor był podobny do Tartaka. Aha. Proszę o link. Mike, Łychtaczek mi proszę, żebym ci powiedział, że machasz zbyt chaotycznie tym młotkiem. Wiem, że macham zbyt chaotycznie, bo gram w to pierwszy raz. Musisz policzyć deltę, Porkaj pisze. Dantus, Tartak już nie gra w Overwatch. PUBG przejęło jego życie. Tak, nie grałem. Znaczy, pamiętam, jak był ten świąteczny event, to zrobiłem oba achievementy za ten nowy trip z May i Winstonem. Były łatwe, to kilka meczów wystarczyło rozegrać i akurat miałem odłożoną kasę, to kupiłem sobie dwie skórki dla Boczka i dla Złomiarza. Wiem, że teraz były jakieś zmiany, bo ten sezon, ta ichnia liga wystartowała i ponoć są pozytywne zmiany, ale nawet nie odpalałem tego jeszcze. Będę musiał zrobić klasyfikację na nowy sezon, więc na pewno odpalę. To musiałbym wcześniej dwa dni pograć trójki chociaż, żeby sobie odświeżyć Overwatcha, zanim zrobię klasyfikację. Ale mam plan, żeby to zrobić. No, grałem wszystkie wcześniejsze sezony, to ten też zrobię. Okej. Czy z tego kociołka faktycznie coś się wylewa? Ktoś pisał tutaj... No ja mówiłem ci, od razu zauważyłem, że tam woda mu się leje. Czy to jest woda? No, siku tam robi, no. To może lepiej nie wiedzieć, czy to jest woda. Od nogatki straciłem zainteresowanie porno. Wow. Bennett coś chciał ode mnie, ale nie przeczytałem. Nie, czat teraz obstawia, co jest w kociołku. Każda jedna propozycja bardziej obleśna od poprzedniej, więc... Okej. Quest. Tartak PUBG, czy jesteś tu zajęty? No trochę jestem. No. Będzie zajęty jeszcze bardzo długo. No nie zostawaj. Ale jakbyś założył grę, to może się ni z tego, ni z owego ktoś pojawi w party. No. Dobra. Brzychu, halo mordy, w końcu udało mi się załapać na stream przez studia i dziewczynę, nie polecam życia. Potem okay. Jest tylko gorzej. O, Jezus. Aż kurwa. Łychtaczek mówi, że jest na ciebie zły, ale cały czas jest z tobą sercem. Okej, okay, to dobrze. Chyba musisz się wybić w pionowo i wtedy młotem zahaczyć o tą. Wiesz co, wybicie na myszce się pionowo nie jest takie proste, bo tu to sterowanie, no musiałbym naprawdę może zmienić czułość. Nie wiem, spróbuję. Jesteś też porównywany do kolesia, który nie mógł tutoriala w Cupheadzie przejść. No okay. Nie, to nieporównywalne. No myślę, że nie.
Ale podoba mi się, że w opcjach jest quality grade. Można sobie ustawić, tak jakby to może ta gra mogła być ładniejsza, cośkolwiek. Znaczy ona już ładniejsza nie będzie, niestety. No, no bo masz ustawione grade. No jakbyś no miał tak. Nie grade, to by była brzydka. Pewnie. Mam nadzieję, że są opcje grade i nie grade. Możemy zobaczyć, jakie są. A, może być ciekawie. Ciekawie, poczekaj, sprawdzimy. Niż ten fragment. Jest good, mediocre, bad, great. Worst. Dawno się czat z nami nie witał. No już nie ma gorzej niż worst. A pokaż, jak wygląda worst. No, a, tła nie ma. No, good, great. Ty, jest jeszcze extreme. No to lecimy, extreme. Extremely bad, rozumiem. Tudzież extreme. Wurst. On teraz ci na extreme pójdzie. Jak odbijać. W miejscu taki zip. Mm-hmm. Ten młotek jest długi i on w tych wąskich korytarzach się, wiesz, odbijasz. A, się. Zablokuje ci się. Tak, blokujesz się i się odbijasz też, nie? I potem, wiesz, łatwo jest się wybić, ale jak jesteś w wąskim przesmyku, to przekręcić ten młotek na przykład do góry nogami już jest mega trudno. Brzychu pyta, kiedy będziemy grać w to o penisach z odbytami. Mówiliście mi o tej grze. Jak to się nazywało? Genital Jousting. Właśnie. Nie wiem, na peceta, nie? Ja się tu oprę tym młotkiem, mi tu jest dobrze. Nie wiem jak wam. Tu będziesz siedział, tak? Tak. Ja tu będę siedział. Dobry stream. I te wszystkie witam, które macie w schowku, możecie sobie wkleić w notatnik co najwyżej. Każdy ma pod Ctrl V ten to witam. No właśnie mówię. Daniel mówi, żebyś sobie przestawił na Wars, będziesz widział przeciwników w trawie. Wydobyć magiczną rudę jest też polecenie. Tu będziesz siedział? No to koniec streama. Kurwa. Stój. Są instrukcje, dość precyzyjne. Zaczep się młotkiem na skalę po prawej, podnieś na nim, odbij i odczep i zaczep o lampę nad tobą. Powinno być miejsce. O. Czyli tu na skałę, tak? No na tą z prawej, tak myślę, nie? No. Wybić się i młotkiem zahaczyć. Na razie full stop. W ten sposób, no bo... Aha. No, cisza, tak. I za taki content ja płacę, napisał Dantius. Czyli tak. O, już prawie go miałeś. Devil's Chimney. Cześć, kręg. Nie, nic nie straciłeś. Jesteśmy na początku gry, zanim zapytasz. A o właśnie, bo często jest tak, że jak na przykład się gdzieś odbijasz, jak lecisz takim zamachem, nie? To często haczysz gdzieś głową, a w tym momencie jak robisz ten zamach, to możesz przesunąć młotek do siebie, tak żeby skrócić go? Możesz, tylko to trzeba zrobić tak umiejętnie, nie? No. Brzychu, oglądaliśmy speedruna z tej gry i wiemy, że Mike jest nawet nie w 10%. Tak, teraz wszyscy specjaliści speedruny już oglądali, tak. Mhm. Piotr pisze, bo mnie co innego próbuje w ogóle osiągnąć. On próbuje rozbić tym młotem ten kamień. Tak. O, tak żeście na pewno nigdy nie stali. Ja tu zostaję. O, Jezus. Dobra. Tak, chwila prawdy. O, prawie już byłem tam. Ty, a może byś ten, na YouTubie odpal walkthrough i pójść w okno. Pójść, tak, nikt się nie kapnie. Tylko musisz robić w jakiś czas, o rany, o ja, o rany. A, witam. Bastryp się chyba jednak pójdę pisać ten licencjat. Nie idź, tu jest dobrze. Tylko się mało już rozmawialiśmy o jedzeniu dzisiaj, o kebabach. Słuchajcie, może ja spadnę na dół, co? Będzie ciekawiej. Nie, kombinuj. Prawie to mam. Musisz to przejść. Ty, prawie to miałem. Ostatnio mówiliśmy o tych, że będziemy krowy mleczne pimpować w Polsce. I dostaliśmy maila, nie wiem, czy pamiętasz tego maila.
Z Ministerstwa Gospodarki, że bardzo by chcieli z nami współpracować. Z wykresami mleka z całej Unii, to miało kilka widziałem, stron. Widziałem to? Tak, tylko widziałem tego maila, ale... Nie, ale to dotyczyło cen masła. Tak, to dotyczyło cen masła, bo mówiliśmy o cenach masła, że są wysokie ostatnio. A, masło, tak. Ale ja to chciałem sprawdzić, czy to nie jest przeklejony jakiś artykuł, bo ja mam wątpliwości, czy... Nie, to był przeklejony artykuł, on tam przecież pisał. No, to nie był jego pomysł. Nie, bo z tego, co ja pamiętam, to on napisał, że jego kolega zajmował się tematem i przygotował takie opracowanie. No, to jest... A, w ten sposób. Ja już nie, wydaje mi się, że on pisał, że to jest link tam do czegoś. Stój, ty kurwa, brazer się jebany. Ewary spyta, czy możesz broń zmienić. Okazało się, że pod jedynką jest młotek, ale jak ciśnie dwójkę jest pistolet. Tak, pistolet z lichy. SMG. Czekajcie, bo spadłem trochę za daleko. Robi się. Emki już mówi, że dawno na dole nie byłeś, może się coś zmieniło. Byś właśnie, może pogoda jest jakaś inna tam, czy coś. No i pod trójką jest jetpack. A to by było skurwysyństwo. No właśnie, Badek, to samo zauważył, że tam po prawej są drzwi i schody. Może ty nie musisz się tym kamieniem, tylko możesz wejść klatką schodową. Ja się nie zdziwiłbym, jak tutaj jest gdzieś taki troll. Bo ta gra to jest jeden wielki troll. Pod dwójką jest żelazko. Co, wsiada się do żelazka? Tak, jest ten żelazkolot. Ponoć stream trwa dopiero 14 minut od początku. Tak? Na mnie no spyta, czy jest cykl dnia i nocy. Wydaje mi się, że jest tutaj coś takiego, jakaś taka pogoda. No. Jak patrzę za okno, to się robi coraz ciemniej właśnie. Pan Perso mówi, że na lewo od startu jest winda. Może jak się wrócisz, to będziesz windą. Teraz próbuję chyba zrobić coś, czego nie powinienem. Rudach Nacierz się cieszy, że biegła na złamanie karku. Z pracy na streamie. O, bardzo dobrze, tak, świetnie. Sorry. A może ja bym tutaj taki most zrobił, zobaczcie. I by coś przejedzie po mnie. Coś przejedzie po mnie. Czekajcie, muszę za chwilę odpocząć. Weźcie tam coś, wymyślcie, jakiś temat zastępczy. Znaczy, bo myśmy już skończyli tą grę, którą graliśmy wcześniej i Mike teraz już tylko dla fanu, tak. Nie, bo ja już robię ten 51 run, już mam achievementy wszystkie. Kręg pyta, Kubor, czy w końcu widziałeś Parks and Rec? W końcu? Ja widziałem cały pierwszy sezon i trochę drugiego. A, to ty widziałeś. Tak, że ja w... Aha, okej, okay, dobra. Pomyliło mi się. No to widziałeś, pierwszy sezon to jest ten najsłabszy, potem jest tylko lepiej. Musisz nadrobić. To jest drugi najświeższy pod The Office serial. No jak zaczęło mi się podobać, jak April się zaczęła z tym, z Peterem Quillem. Tak. Nie wiem, może April jest najlepszą postacią w tym. Ona mi się szybko nudzi, natomiast on jest do końca fajny. Ja lubię tą Aubrey Plaza strasznie. Ale ona jest dobra tylko wtedy, kiedy gra siebie, bo potem ją czasem... Nie wiem, czy widziałeś film Ingrid Goes West. Jest po prostu rewelacyjny z nią. Dobrze, Ingrid Goes Wild. Widziałem recenzję na Red Letter Media. Też bardzo dobre rzeczy mówili. Genialny film. I w tej samej recenzji mówili, że ona jest dobra, kiedy gra w filmach, w których gra siebie, czyli tą samą postać, co w Park and Rec. Tak dziwną, że aż tak. Sexy. No. Jest zajebiście właśnie dobrana tego filmu. Bo oni najczęściej, nie wiem dlaczego, Aubrey Plaza dają do filmu, gdzie jakąś taką... Taki... Gdzie Lahona gra. Przecież tym z Zakiem Efronem była ta komedia. Tak. Przecież to był dramat. Ona się tam w ogóle nie... Ale coś było jeszcze, to jakiś tam Grandpa z tym, z De Niro też była jakimś takim dziwnym. Tak. Ona, kurde, właśnie zawsze Ingrid Goes West, ona jest tak zajebiście dopasowana do tej roli. Fajny film w ogóle. Piotr mówi, żebyś spróbował na sterownikach 39-65, może nie masz aktualnych. Dzisiaj instalowałem najnowsze. Właśnie, Majka, może pod spacją się skacze. Nie. Hop. Nie. Nie działa. Proszę o lepsze rady. A, już prawie byłem! O Black Mirror chyba rozmawialiśmy, nie? T-
Tak, tak rozmawialiśmy. Ale o Ozark nawet dużo nie rozmawialiśmy. Możemy porozmawiać, bo to jest bardzo dobry serial. Elo pisze. Niech Quest pewnie gdzieś przypomniał. Nie, Elo pisze. Mi się Ozark bardzo podobał. Bardzo. A mi się właśnie Ozark nie podobał. Głównie przez aktora niedobranego totalnie do, do roli. Skaza Red Letter Media to jest chyba pierwszy kanał na YouTubie, który zasubskrybowałem po tym, jak już 10 lat YouTube'a oglądałem. Oni te recenzje Mr. Plinketa są jasne, bardzo, bardzo fajne, ale ja ich lubię za te bardziej rzeczowe. Best of the worst. I best of the worst, tak. Wheel of the Wars, to jest super. To jest wszystkie ich serie są fajne. Ostatnio mają tą nową review, tam gdzie rozmawiają o tych, starszych filmach. Też są fajne. Damian pisze, żebym Konami Code wpisał. Jetpack jest pod Alt F4, Mike. Od Alt F4? Sprawdzone. Dobra. Tak. Macie chujowe kody. Secret Service ostatnio pisali, że jest kod na właśnie na Jetpack. Tak, w KGB jest 16 KGB. Stron. Cała mapa jest na rozkładówce przedrukowana i punkty z zaczepienia są zaznaczone. To jest stream na miarę naszych możliwości. Ale zobaczcie, jak już wysoko jestem. No ale jesteś od 15 minut tak samo wysoko. A wolelibyście, żebym był na dole? Nie. Ja próbuję zrobić ten jeden jump, tylko próbuję się nauczyć tego dobrego... O, właśnie. Prawie mi nie wyszło. O, prawie mi nie wyszło, czyli ci wyszło? Czy bo nie wiem, jak jest zaprzeczenie do niepowodzenia? Prawie. Wszystkich, którzy pytają o Korony Królów, nie widziałem. Słyszałem tylko heheszki z tego serialu. Ja też nie. Jak na początku, jak pierwszy raz usłyszałem o Koronie Królów, to myślałem, że to jest taki serial 10-12 odcinkowy, co się na niego czeka, bo co niedzielę i wieczorem jest premiera i wszyscy zasiadają przed telewizorami, a potem do mnie dopiero dotarło, że to są pieprzeni złotopolscy i naruchali tych odcinków 350 i to codziennie leci. Od razu miałem pojęcie o niższej wartości tego serialu. Jaki kraj taka gra o tron? Perso pisze. Tak. Santos pisze, że gdyby ktoś walił lufę po każdym upadku Majka, to już bym wytrzeźwiał. Ja słyszę w twoich głośnikach. Krzysiek też pisze, że można iść w lewo i jest jakieś jeziorko. Okej. Okay. Oraz jest prośba, żebyś włączył sobie YouTube'a i zobaczył, jak to przejść. Potem będzie mi głupio. Nie, nie będę włączał. Od razu refunda zrobię. Myślę, że będzie trzeba zmienić postanowienie noworoczne. My tym streamem otwieramy oczy niedowiarkom. Chcesz... Cześć, Jay. Zamiast persony chcesz grać w to teraz? Tak. Zrobię achievement z tym. Personę już gram. A propos persony, jest zakład, Mike. O, jaki? Jak długo będziesz udawał, że ci się podoba ta gra? Jeszcze nie udaję. Naprawdę jest fajna, intrygująca fabuła, ale nie wiem, jak długo z nią wytrzymam, bo to wiesz, różnie bywa, nie? No wiemy, bo wiemy, czym jest persona. No. Nie, ja nie udaję, bo ja lubię gry te Atlusa. Katrin mi się na przykład bardzo podobała i przeszedłem ją całą. Gry Atlusa, gry Atlusem, ale ja wiem, jak ty nie lubisz takich dram licealnych. No tu jest trochę licealna drama. Chociaż wiesz co, jeszcze nie ma, bo ja jestem tak po kilku godzinach, to jest jeszcze wiesz, cały czas ten tutorial powiedzmy, ale nie czuję, żeby to było jakieś bardzo złe. Quest, jakie to są obrzydliwe sceny seksu Polaków? Jakie widzisz w tych Koronie Królów? Co masz na myśli dokładnie? Każde sceny seksu Polaków. Widziałeś kiedyś podrywaczy? Ale jakieś obrzydliwe... Co to są podrywacze? Nie wiesz, co są podrywacze? Nie. To jest takie polskie Brazers, no. O Jesus, to jest ten jak tam było? Poison... Poison Ivy. Toxic Fucker, o. Toxic Fucker. To jest z tego? Z podrywaczy? Nie wiem, czy on jest z podrywaczy, ale podrywacze to jest ten... Tak, goście jeżdżą po Polsce i w sumie podrywają.
polskie porno to osobny gatunek kinematografii. Się śmiejecie, ludzie zarabiają pieniądze, a wy tam szydzicie. Ja mam młotek, zobaczcie. Ha. Ostatnio na kanale, kto, czy na YouTubie, czy to był ten Vice, nie wiem, czy kojarzysz. Mm-hmm. Było o genezie powstania Darude Sandstorm. Był cały tam chyba. A co to jakaś rocznica była? Nie, no Darude Sandstorm, wiesz, wiecznie, no, wiecznie na propsie. Wiecznie dobry. Kurwa, tu się blokuje to gówno. Między innymi dlaczego kawałek się nazywa Sandstorm? Bo na jakimś tam keyboardzie, na którym to robił, jak się go odpalało, to pisało, pierwsze co pisało, to Sandstorm. Piotr pisze, że w polskim porno furor robią pryszczate dupy i brudne stopy. Ja myślę, że Piotr, że to się zbiegło z ten, 500 plus, z, tak. Nie, to się zbiegło z, to się zbiegło z rewolucją HD. Kiedyś w pornolach nie było tego problemu. Bo nie było HD, myślisz? Że... Tak, bo nie było HD i wszystko było na VHS-ach i takie niedogodności, nie wiem, jakieś stretch marki, blizny, pryszcze na dupie. A może wcale nie tak było, a może właśnie kiedyś dbali o to, żeby aktorka była. To miałem. Nie, to po prostu łatwiej było, łatwiej to było ukryć, tego nie było widać. A teraz się z tego zrobił fast food, wiesz, na ilość i jakość. I teraz nagle się okazało, że każdą niedoskonałość widać w HD. O, Mike, o, prawie tam byłeś. Prawie byłem, no. Już jestem niedaleko. Ciekawe, jaka będzie następna przeszkoda. Tam, ja podejrzewam, że się odwinę, wypierdolę z góry przez ten komin i polecę w lewo przez przypadek. Figurczak mówi, żebyś rolki przeczyścił w myszce. Albo kulkę też przydmuchał. Solfi, to fachowa wiedza. No, porno jest ściśle związane z postępem technologicznym. Jest oczywiście dobrze znana historia o tym, że VHS-y wygrały wojnę z Betamaxem, ten drugi format, bo na VHS-ach mogły być pornole, a na Betamaxach nie. W sensie nie właściciel licencji nie pozwalał na to. I format umarł. Baster się boi rewolucji 4K. No już jest 4K. No. Co tam znowu jest? Czy pamiętamy takie polskie porno na RedTubie, co kolesiowi nie chciał stanąć, laska sobie poszła. Nie? Oj, problemy, no, zdarzają się, tak? No przecież bywa. To są amatorskie filmy, tam nie wszystko musi pójść według Sunny Path. Kurczę, on mówi, że chciałby, kusi go, żeby napisać, co jest dalej za tym miejscem, w którym jesteś od 45 minut. Okej. Okay. A, już prawie. Feels bad, man. Witam, feels bad, man. Ale jest... Ja mi się wydaje, że ja cały czas zrobiłem mały postęp, bo przynajmniej czuję już tą grę, tylko mi nie wychodzi ten jeden skok. Kiedyś pamiętam w Trialsach, ten na Extreme, robiłem chyba z półtorej godziny w jednym miejscu, tysiąc ileś prób, aż w końcu mi się udało. A propos pornoli, jeszcze mi się przypomniało, pamiętacie, to chyba z 10 lat temu było, albo i 15, była taka aktorka Houston. Houston i gada ona... problem. I ona biła, oczywiście to był sceniczny pseudonim, nie podejrzewam, że miała w dowodzie Houston. Musiała być Houston. Mieszkała w Houston jeszcze. Ej, a Whitney tak. Houston co ma w dowodzie? Jak to wpisywali, to se piątkę przybijali. Tak. Ej, ona biła seksualny rekord polski, nie pamiętam iluś. Polski? Iluś tam gości miała obsłużyć, nie wiem, jak to było 200, 300, 500, nieważne, była cała afera i ona przyjechała do Polski i miała nawet swoją trasę i pamiętam, że była w Gdyni, gdzieś tam cholera ten plakat z podpisem. Żartujesz. Nie, no co, ty, musiałbym go znaleźć. To ale było... brałeś udział w tym biciu rekordu też? nie powiem. Poznasz mnie. Teraz musimy przeglądać nowe zadanie domowe. Poznasz mnie po kubotach. No. Houston w Gdyni, szukamy tartaka. Tartak wtedy nie miał brody i okularów, to byś go nie poznał na pewno. Ja miałem zawsze brodę. A, okej. Okay. Tartak w pierwszej klasie w podstawówce. Na pewno miał jakąś koszulkę, nie wiem, z Tweetim albo... w
rejony musicie iść. Pomogę wam. Miałem ten sweter z Goofim, co moja mama mi go na drutach zrobiła. Z Goofim? No wiesz, on był robiony na drutach. Miał być Goofim, mamie wyszedł Goofi. No wiesz, on był robiony na drutach, więc powiedzmy rozdzielczość na drutach nie jest idealna, więc to równie dobrze mógł być Goofi, więc... Na drutach jest taki pixel art trochę. Majty z Goofim. Zaraz mnie rozśmieszyliście i spadłem na... Żartowałem. Jasne. Akurat, nie wierzę ci. Jesteś już na tyle dobry w tej grze, żeby nie spać, ale nie dość dobry, żeby wejść przez ten chimney. To jest taki, wiesz, jesteśmy teraz między młotem a kowadłem. Dosłownie między młotem. Czy byłeś w Master Bane'a? Tak, bo i cały czas wszyscy tam nie głupio patrzyli. Ja byłem zrodzony w ciemności. Tak. I cały czas to mówiłem w czasie tak. Nagrania. To nie przez maskę Bane'a, tylko przez sweter z Goofim głównie. Także proszę odnaleźć nagranie zbicia tego rekordu. Jak ktoś będzie w tych w kubotach i w swetrze z Goofim, to jest prawda. A zauważcie, jak ja tutaj profesjonalnie już wchodzę w tym jednym miejscu, tak z jednego na drugie. Nie no, ekstra. A coś z tym kominem już wykombinowałeś? Prawie. Wiesz co? Już zauważyłem, gdzie robię jeszcze błąd. Znaczy, wiem jak to zrobić, ale nie umiem tego wykonać. Bo tam trzeba raz w jedno zakręcić w jedną stronę, a potem w drugą. I to mi największy problem sprawia, bo mi się zahacza miecz. Młot znaczy się, no. Michał pisze, że przed 5 minut temu nie może ani oglądać, ani słuchać tego, co mówimy. Leć, Adam, leć, pisze na Teraz mnie rozwierzyłeś. Teraz? Godzina 30 się teraz rozśmieszyłeś? Hop. Kikoshima, ja jestem klasykiem, kuboty tylko czarne. Eleganckie. Czarne pasują. Powiedzcie mi, jak się... A to jest granatowe, nie? Tartak to pewnie nie, ale Kubar, do ciebie mam pytanie. No. Bo był Nintendo Direct, nie? Teraz. Był. Powiedz, jak się zapatrujesz na Donkey Konga. Ja nigdy nie byłem jakimś olbrzymim fanem Donkey Konga. Okej, bo ja zawsze chciałem w Donkey Konga na 3DS-ie zagrać, a nie kupiłem go finalnie i teraz... Donkey Kong mnie właśnie nigdy jakoś niespecjalnie i teraz chyba jestem zainteresowany. Czarne kuboty, bo czarne wyszczuple. Alternatywnie kuboty w kolorze navy. Navy blue. W moro, żeby nie było ich widać. Tak? Żeby nie było widać. Masz tak. A już tak umiem, tak jakby grabiami, wiesz? Zobacz. Jakbym grabił podłogę, potrafię. Tylko tego ruchu... Polecam film King of the Kong? Co to było? King of the Kong? O gościu, który pobijał rekord. Tak, pamiętam, faktycznie. To był chyba jeden z tych pierwszych, jeżeli nie pierwszy. Bo potem koleś miał pisakiem na ekranie namalowane ścieżkę do skakania. Bo potem na tym, na Netflixie wyszło Man vs. Snake. How cool is that? Wszedłeś? No, ale... Weszłeś? Poczekaj. Weszłeś? Kurwa, teraz jak to zrobić, żebyś się... Weszedł! Żeby tego nie spierdolić za bardzo. Jezu! Widzę, co się na czacie dzieje. No. Oj! Kapsloki poszły. Kapsloki poszły. Wszystkim teraz puściły zwieracze, nie? Tak nagle. Ała! Czekaj, stój. Zaraz będziemy się witali wszyscy pod koniec. Bo tu jest to miejsce. Ja widzę, że to jest dokładnie to, nie? Żeby tutaj za głęboko wylecieć. Mam jak wszedł, rób mielone. Głęboko. Ops. Co to jest? Co się stało? Nic. No nie! Witamy na streamie. No, witam wszystkich. Dzisiaj zagramy w Get Over It. Nie, ale to już mamy to teraz. Teraz już zobaczcie. To już jest nasze. Nie, no teraz już jest naprawdę łatwe. Ja już teraz ogarniam mechanikę. Teraz dzikusa robimy.
No i tak, ta, nagroda już idzie, tak. To do tego, te, co tam miało być? Jakieś jeziorko po prawej stronie? Ja pierdzielę. Okej. Okay. Ja nawet nie wiem, czy jesteś w stanie się cofnąć już za ten pierwszy próg. Tam się nie da wrócić. Get over it, Mike. Nie, jest git, zobaczcie, już jestem prawie w tym samym miejscu, co byłem. No i pamiętaj, że tak. musimy skończyć stream z jakimś 5-minutowym buforem, żebyś mógł o refunda wystąpić, nie? A no tak, tak. Bennett się odezwał, obudził się. Coś cały czas zaczął teraz mówić do mnie. Mówi. William Shakespeare's sonet. No bo udało ci się przeskoczyć, tak. Tu zrobiłem drobny błąd. Kikushima pisze, że grę trzeba od nowa włączyć, żeby do tego Bajorka dojść. Okay. Tam jest ten próg, przez który nie przeskoczysz z powrotem. To akurat nie będzie duży problem. Zobaczcie, teraz ja już tu jak prawny górnik idę. Odpalcie sobie stream od początku teraz. Pan Perso pisze, wracając do porno po występie Tartaka, Piston się nawróciła. Mike, wyjdź stąd, bo cały czas witam jest na czacie. Czekaj. Zaraz będziemy to mieli. Za każdym razem jak się odbijesz od tego wiosła, to jest witam na czacie, więc... Ty no, wyszedłeś z wprawy teraz, nie możesz pokonać tego początku. Nie, jest dobrze. Ta rura śmierci tak zwana. Make anger your enemy. No i ten kubek, co go w chuja zrobił, coś go tam... Tak. Ten kubek jest w tym bajorku, w którym... Oje. Ja widzę, że tutaj... Ta gra nie jest trudna, teraz widzę, że nie, ta gra załapałem. Nie, ona jest super, super łatwa w ogóle. Godzina 34, jesteśmy w tym samym miejscu. Wy na pewno. Ja już widzę, gdzie jest to momentum, więc jest git. Elo, nie brałem udziału w zamieszkach w Gdyni na plaży z marynarzami z Meksyku, ale byłem wtedy w centrum, bo to był jakiś letni... Nie dojechał na czas. Nie, to już zbierali ciało. To był jakiś letni dzień weekendowy chyba, tam akurat ze znajomymi się kręciliśmy. Byłem wtedy w Gdyni, ale nie brałem udziału w tych zamieszkach. A jakich zamieszkach? Gdybyś był, to byś brał? Wiesz, do Gdyni przypływa dużo statków, no bo to miasto portowe i byli jacyś turyści, ja nie wiem, czy byli z Meksyku, czy z Hiszpanii, już nie pamiętam. Okay. W każdym razie byli, zeszli na ląd marynarze, no załóżmy z tego Meksyku i już nie pamiętam, o co poszło, zdaje się, że do jakiejś polskiej dziewczyny się... A, tak, dobra, kojarzę już to, co to było. Przystawiali, nie wiem, czy faktycznie tak było, że jakąś... Największa obelga, jaką można jakiś brudasz się do polskiej dziewczyny przystawić. Ja, no właśnie, ja tego mówię, że ja nie wiem i nie chcę tego powielać. Żaden patriota tego nie zdzierży. Cała fabuła w Personie, nie? Się opiera na tym, że się ktoś do dziewczyny przystawił. No, w każdym razie jakaś tam szarpanina była. Rey Mysterio to był. Jasne. On się tak kręcił na tych kolesiach. Wszystkich tak przekręcił. Na jednym wisie wszyscy podchodzili i coś to odbijali od niego, tak. Jak w drużynie A. Jestem w tym samym miejscu, co wtedy. Lucha Dożyk polskiego game devu. Żona Majka Spidackiego się pyta, czy to jest gra o szukaniu chuja w śmietnika. Nie, to jest inny gatunek zdecydowanie. No. Jeszcze nie wiesz, może tam jest jakiś śmietnik. No był jeden. Powiedz Majkowi, że to nie jest nawet 5% gry. O kurwa. Nie, ale to już teraz idzie łatwo, wiesz, bo ja już nauczyłem się tej... Mam tą wprawę taką teraz... trochę. El Grande Diablo vs. Polsko. Widziałeś Coco? Coco Chanel. Coco to Pixara, nie? Pixarowy, nie, ja nie lubię chodzić do kina na Pixarowe filmy w Polsce, bo one są wszystkie dubbingowane. Tartak tylko na pornole chodzi do polskiego kina. Gdyby tylko grali. O właśnie, nie ma, chociaż, nie? To jest słabe. Chociaż na przykład jak widziałem chyba na HBO, albo z płyty widziałem Inside Out, to było fajnie. Undertaker walczy z osteoporozą. Panda pisze, Mike, za przeproszeniem, gówno się nauczyłeś. Gunwo się nauczyłeś. Zamknij się. Coco Euro spoko, Jezus Maria. Taki blast from the past.
No ale tak, Coco mam na liście, chciałbym obejrzeć. Coco był śliczny. Okej. Dobra, mamy to, uwaga. Nie, mój ulubiony film z Pixara to jest jednak Inside Out. No, to prawda. Kikoshima pisze, że tam dalej jest tak 10-20 razy trudniej. To nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe. Jakoś bardzo. Ponoć jakiś kubeł na linie wisi i trzeba na niego wskoczyć, także szykuj się. Że co? Stop, kurwa. Nie, jest. MQ już właśnie nie, Inside Out nie było infantylne. To było bardzo mądre. Miało taką warstwę dla dzieci też, ale... Wszystkie bajki Pixara mają warstwę dla dzieci. O, witam. No. Nie, wcale nie witam. Proszę się nie śmiać ze mnie. Zaraz dopiszą resztę. Już nic nie dopiszą, bo już jestem z powrotem na górze. Dobra, Porkite stawia stówę, jak przejdziesz to w dwie godziny. Ale nie dzisiaj. No ale nie dzisiaj. Mike będzie teraz ćwiczył przez tydzień. Tak. I potem zrobi stream i przejdzie poniżej 2 godzin. Niech dalej sobie wolę do Lidla na kasę usiąść na te 2 godziny. Wiesz, Mike, że musieliśmy oporno temat poruszyć, żeby... Żeby coś było jeszcze z tego streamu, żeby go uratować w jakiś sposób, tak? Okej. Mike poleca grę o wszystko. Byłem wczoraj w kinie. Podobało mi się. Co to jest gra? A, to jest Molly's Game. Molly's Game, tak. To jest takie jak ten, nie? Coś... Wszyscy mówią, znaczy tak, reklamy mówią jak Wilk z Wall Street, no. Ale to nie jest tak. To jest dla mnie jak Wilk z Wall Street, a i to nie. To jest dla mnie tegoroczny. Tak. Ma takie cięcia szybkie. Tak. Jakieś czasami też takie łamanie czwartej ściany, nie wiadomo skąd. Takie właśnie klasyczne, no. Wiesz, bo czasem łatwiej jest zareklamować film czymś, co ludzie znają. Nie, no jasne. Nie, to nawet nie chodzi, że oni reklamują tym, tylko mówię, podobny styl taki... Trochę jakby dokument. Okej. Okay. I takie też szybkie cięcia, na przykład ona mówi i wtedy on powiedział, że mnie kocha. Tak. I wtedy jest najazd kamery na niego i wtedy powiedziałem, że ją kocham, nie? Okej. Okay. Takie ha, śmieszne, nie? Tak klasyczne. Mamy to. No, teraz to jest ten moment. Coś jak Endera, nie wiem skąd Elo to wziął. Chyba coś wygapiłem wcześniej, ale... Może byłem na grze Endera w Chin. A wy co na obiad? Quest próbuje też ratować. Ja dzisiaj nie, na obiad tego... miałem... A nie, bo solo nie, kurczaka. Bo kurczaka w solo zrobił. Ale dzisiaj w PP? Jak nie w PP, to nie wszedłeś. Dzisiaj byłem na 8 miejscu w FFP przez streamem. Czyli tak jakbyś w ogóle nie był. No. Nie, już ten, promuję. Za pierwszą dziesiątkę już są dodatkowe punkty. Czekajcie, promuję. Zblokowałem się w kominie. Aha. MQ, już nie ty jeden, my też. Pawikon proponuje, żebyś zrobił z tego serię streamu. No to się chyba nie uda, Pawikon. Wiecie co? Nie. To jest trochę męcząca jest ta gra, tak na dłuższą metę. Trialsy by były dużo lepsze. Ale co, bo w trialsach wolniej próg? Nie, bo jest większe urozmaicenie jednak. Mimo tego, że też jest trial and error, ale tu jest cały czas to samo, nie? Stoisz praktycznie tak... Znaczy nie, no... Wiesz, jaka jest różnica? Mam wrażenie, że w trialsach jest łatwiej zrobić, przejść coś przez przypadek. W trialsach? Nie, tak. Tutaj jest na pewno łatwiej przez przypadek. W trialsach jest może przez przypadek w tych naprawdę extreme poziomach, ale na tych łatwych nie. No to na tych łatwych jest kill liczy tylko. Okay. I taki flow. Potem też trzeba ten flow złapać i wtedy ale najlepsze czasy. Kikoshima, dobrze mówię. Jakbyśmy kiedyś szukali gry i nie mieli czego postreamować, to możesz zapętlić ostatnie 3 minuty. To jest w kółko to samo w sumie. Możemy i tak puścić. Okay. Zapętlone kiedyś na 2 godziny. Czy wiemy, co się stało z Wiedźminem Karolaka? Co się stało z Wiedźminem Karolaka? No robią, nie? Mam nadzieję. Okej. Okay. No właśnie wczoraj przed tym... Przed seansem jakiś trailer kolejnej polskiej komedii romantycznej była z Karolakiem. Boże, jaki to jest kiepski aktor. Się śmiejesz z niego tam. Kto to jest Dudka? Się z niego. Co? Dlaczego go nie wzięli na mundial? Dudek.
A, Dudek. Your failure here is a metaphor. On nie ma już 50 lat? Czy to jest właśnie żart cały? To chyba jest żart. A, okej. Okay. A kiedy my kończymy dzisiejszy stream? Nie, bo ty będziesz przegrywał teraz specjalnie. A, bo on spadł. Witam. Nie, wcale nie... Spadłem tylko kawałek. No dobra, masz jeszcze jedną próbę, pod warunkiem, że się przyłożysz. Spoko, już jestem na górze. No widzę właśnie, u mnie jesteś na rurze przez cały czas. Teraz już idzie jak z bata. Galaktyczny Edek pisze, że nawet Metroidvania Kubara są lepsze niż to. Ej! Cicha noc też słyszałem, że jest dobry film. No. A myślę, że Kolenda. I ostatnią rodzinę z zeszłego Kolenda. Roku muszę nadrobić i ponoć Człowiek z pudełkiem też jest fajny. Mam do nadrobienia z zeszłego roku kilka polskich filmów. Ja cały czas mojego tego vouchera nie wykorzystałem, więc możecie tam coś podrzucić. Botoksu nie widziałem, już jestem nie, zmęczony. Botoks to już jest takie... Jestem zmęczony papryką wege, więc... No, to jest cały czas to samo, mam wrażenie. Ach, śpi, czy tak, to jest polski ten... film? Czy... Chyba, nie wiem. Nie wiem, mi nic nie mówią nigdy. Nie to wiem, ja sobie tutaj tak posiedzę. O filmie, czy tłumaczycie jakiś... My tłumaczymy tak, jak trzeba. O, zaklinował mu się młotek, zobacz. No. Chciałem zrobić wygina. On był zawsze taki wygięty. Czy... Nie, to też jest. Nie, wyginać, tak. Ja też zauważyłem, że on się wygina. Mogłem zrobić tam screena i byśmy go wrzucili na okładkę. A co u Janka Nowickiego słychać? Skąd macie te pytania? Kto to jest Janek Nowicki? Ostatnio jakiegoś Jana i... Bądźo, bo pierwszy Pitbull był fajny, no, typowy serial o gliniarzach, do tego taki powiedzmy szorstki. Natomiast tak jak mówisz, każdy kolejny film Patryka Wegi to jest zbiór skeczy z przekleństwami. Scena, żart, przekleństwo, one są luźno związane ze sobą. Z Basza. Boże, ktoś mi Basza przypomniał. Cicho, szybko, screenshot. Nacia przypomniała Basza. Dobra, mamy to. Kończymy w tym miejscu, czy jeszcze wyżej mam iść? Nie, kończ tu. To jest max. Nie no, masz mimo wejść. Tego, że byłeś wyżej, to jest jednak to miejsce, w którym będę kojarzył tą grę. O, znowu się młotek zaklinął. No teraz już chyba muszę... On tak robi, tak... słyszę. Muszę ci uwierzyć na słowo. Dobra. Okej, tylko wystartuj grę od nowa i pokaż, co jest w lewo. Czy do tego bajorka faktycznie można wpaść. Czekajcie, bo wszedłem jeszcze wyżej, może się uda w końcu. Kubar, jak chodzi na polskie filmy, to ma fajnie, bo nie musi czytać napisów. No tak. Profit. Warto było jechać. Aha. Czekajcie, teraz będzie to wybicie. In your face! Jak oglądałem Córy Dancingu na Blu-rayu, to bez napisów. Nie, tu se pomacham. Wyszedł. Raz zaczynamy nowy stream, jedziemy drugą godzinę. Ile tam było? Porkajt, stuwa? To nie jest koniec gry. Tak, a tu, o, tu jest fajnie. Fajnie? Holy shit. O, ja pierdolę, zrobił to. Chato Shadow. Jest. No, myślę, że tym optymistycznym akcentem powinniśmy zakończyć, żeby już blamażu większego nie było. Tak, nie? Bo zaraz zleci, że będziemy się witać, a to już jest koniec. No, no dobra, wygrałeś. Ja oddaję honor. Czekajcie, bo... Dobra, no może już nie wchodźmy wyżej. Nie, ale tu jest dalej, jest łatwo. Ja sobie tu jeszcze chwilę pogram. Wy już idźcie, ja wam potem wyślę screenshota, gdzie doszedłem. Tak, dalej już jest całkiem łatwo. Idziemy. Na razie. Idziemy, na razie. A mi się to podoba. Pa. Ja nigdzie nie idę. Wyłącz, refunda musisz zrobić, szybko. Nie ma żadnych refundów, to jest zajebista gra. Jeszcze napiszę do Beneta, że zrobił super grę. Napisz. Dzięki no dobra. Wszystkim. To dziękuję wszystkim. Pa. I trzymajcie przepraszamy. Ja nic za nic nie przepraszam. Ja się czuję zwycięzcą tego streama. We're sorry.